Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj widzimy tutaj piękną galanterię do John Deere 6310. Dzisiaj bierzemy się za polerowanie tej rury. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. Pokażę Wam, w jaki sposób ja to będę robił. Wymyśliłem coś takiego no fajnego. Myślę, że Wam się spodoba. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w ten sposób rurę szlifował. Także dzisiaj będę się uczył polerowania rury z nierdzewki, zobaczymy jak to wyjdzie i tak sobie to tutaj wymyśliliśmy, że będzie taka ładnie osłona tam tutaj na tym kolanku założona, tak? I tutaj będziemy mieć taką ładną blachę. Poprosiłem tam znajomego Kacpra, tutaj mi ładnie zrobił taki grawerunek fajny i będzie tutaj to z takim ładnym grawerunkiem John Deere 6310. Tutaj mamy już dorobione opaski na rurę i w taki sposób to będziemy mieli tutaj zamontowane. A na razie montuję to na szlifierkę i zaraz zobaczycie, w jaki sposób ja to będę polerował. I teraz zobacz, ja to wymyśliłem w ten sposób. Ten filc będziemy zakładać w drugą stronę. To jest wszystko oczywiście prototyp. Także zobaczymy, to się sprawdzi. I tak. I tutaj tym za bożkę. I będziesz naciągał. Tym i będę jechał. Już robiłem jedną próbę. Szło, także specjalnie wziąłem tutaj tą bożkę z regulacją obrotów. Na razie sobie ustawimy na dwójkę. No i zobaczymy jak to pójdzie. Tu by się przydała jeszcze, wiesz, taka rączka z łożyskiem, nie? Na przyszłość, ale na razie spróbujemy w ten sposób. Ślizga się, kurde. Coś nie bardzo. Będzie się ślizgało. Nie, robimy. Mówisz? I co? I nie jest elegancko? No. Tylko wiesz, tu by mogło być jeszcze dłuższe, to na razie wiesz, jest tylko tak. Ja będę tutaj trzymał i ją wimadle będę obkręcał, a ty trzymaj. Aha, i tak będziemy jeździć w koło? Zobacz, aż za duże obroty są. No dobra. Wiesz, jeszcze mniejsze obroty zrób. To zrobimy, teraz miałem na szóstkę. Na jedynkę mu zrób. Dobra, czekaj, muszę się rozebrać, bo aż mi się gorąco zrobiło, jak to wyszło. A ja tu będę trzymał. Ty tu podtrzymaj, obkręcaj. Będę obkręcał to, no. I zobaczymy jak to pójdzie. No to jedziemy. Ono nie ma siły, wiesz, na tych małych tych. Jak za daleko wyjadę, to zaraz mi... O, by było za, jakby to było większe koło, średnicą. No może, no wiesz, no to jest... Zrobię jebane gumą, obklejone. Tylko weź zrób takie coś, to wszystko albo się... Albo z gumy, z rolki zrobić. Albo z rolki, takiej od taśmociągu jakieś, no. Od kombajnu, coś takiego. Tak. No, trzeba pomyśleć, może następnym razem się to inaczej zrobi. Na razie mamy taki... Bo teraz tak, jak tutaj zobacz, są takie duże te, to może pierw przykładowo jakimś papierem przelecimy całą delikatnie, a potem dopiero tym ładnie na... No to jest papier, nie? No to jest taki filc, wiesz? To jest taki filc. No to jest papierem. To pierw może trochę pojedziemy papierem, nie? Daj, tam są te papiery. Objechać koło, żeby się trochę świeciło i koniec. No dobra, no wiesz, żeby to... Nie wiem tu jaki teraz, kurczę, papier założymy ten, nie wiem czy to papierem pójdzie. Spróbujemy na razie... To są wszystkie te same, nie? Spróbujemy na razie, tutaj mamy papier 320. Pojedziemy tą 320 całą rurę i zobaczymy.
tym coś nie bardzo chcesz. Tamto sztywniejsze. Dymsko mi najmniej. To się, żeby to się nie spaliło. Mówi, że to się może spalić. No. Gdzie fioletowa się zrobi. Czy nie? A masz, jak to ciepło jest? Bardzo ciepło jest? No, zotnij, gorące, jak ogień. No, tak jak ogień. Ale zobacz, jak tutaj jak spawałem, jak rurę wciągło teraz tej widać. Widzisz? No. Jak go wciągło do środka? No dobra, jedziemy chyba tym filcem i... Całą i koniec. I tutaj człowieku, jak cudów tutaj tak nie uzyskamy, ale... Tu przerzuć już teraz, albo przejeść to. Przejadę jeszcze tutaj to. Dym idzie z kominy. Wiesz, no to na pewno tarcie jest, no to będzie się tam jakieś ciepło wytwarzało. No jest ładnie, ale idziemy w dobrym kierunku, nie? To przerzuć tutaj ją przesunę tu. Przerzuć ją może ten. Czy ją oprócz... Aha, tu jeszcze złapiesz to, tak? A potem z tamtej strony. No dobra. Wiesz, ten filtr się na pewno też trochę zużywa, potem można wziąć jakiś inny, tam jeszcze dwa są, nie? Dobra, to jedziemy. Pytanie. No. Jak weźmiesz ten silnik, co ty chcesz zrobić tą na te taśmy, nie? Szyfierkę taśmową. No. I założysz ten... Wiem, że to chodzi ci o tą regulację obrotów, no. No, weźmy tak to. Im mniejsze obroty, tym będzie słaby nie pociągnie. No, może być, no. Bo to jest osłabia 1/3, kiedyś ktoś mówi silnik. Dobra, tak to na razie wygląda. Jest to ciepłe bardzo? No. Powiem wam, że wygląda to bardzo ładnie. No trzeba to na to trochę poświęcić czasu. My też tutaj nie będziemy fantazjować, nie wiadomo ile. Ale no, chcemy to zrobić, żeby to tutaj ładnie wyglądało. Także my się bierzemy tutaj ostro za polerowanie, a ja wam... Połączymy się na końcu, jak już będziemy mieli cały komin wypolerowany i pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Dzień dobry, panie Marku. O kurde, pan Marek dzisiaj nas odwiedził. Pan Marek, to jest kochany chłop. Bardzo dobry chłop. Witam pana, panie Mareczku. Panie Mareczku, zobacz pan, co dzisiaj robi. No już widzę. A coś pan tu przyniósł? Browary znowu? Czekaj, ja zawsze tu sobie wieszam, a ty... No trudno, tu dzisiaj mój ancuch wisi. Weź ten ancuch, który, bo musisz się spotuczę człowieku, to wszystko dopiero... Ale wam coś pokażę. Za chwilę, Tu zobacz pan, co tu żeśmy zrobili. I co pan mówisz na to? Kurde, no musiał zdjęcie tylko zrobić. Tylko bez brzydkich wyrazów, nie? Nie, panie no, no. Kulturalnie. Co pan mówisz na to? To kurde, musi Szymon to zobaczyć. A po co on będzie to oglądał? Nie będzie mógł spać chłopak w nocy. Ale piekło. Kurde. No Rafał mówi, że z 30 koni będziemy miał więcej. Jest to możliwe? Co pan mówisz na to, panie Marku? Takie ładniutkie. O Jezu, aż to szkoda dotykać. O kurde. Tak tutaj ładnie rurka na razie wygląda. No. Tu potem musimy sobie jeszcze kupić na szlifierkę
taką taśmówkę z prawdziwego zdarzenia, bo wszystkiego tutaj nie damy rady dzisiaj zrobić, tak jak ja bym chciał. No ale na razie myślę, że nie jest najgorzej, panie Marku, nie? Co tak, pan mówi na to? Tak, ładnie. Jak na pierwszy raz myślę, nie? Tak. To jest miodzio, nie? A potem jak tam będziemy mieli więcej czasu... Zdrówko? Zdrówko za kogo? Za Szymona. Za Szymona zdrówko, tak? O, może być. A nasze? Też. No. I dobra, także troszeczkę tu jeszcze podpolerujemy. Tej, zobacz, coś tu zrobił, jak żeś to obracał w imadle. Rysę zrobiłeś, jak obracałeś w imadle. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, bo to szkoda naszej roboty. Jaką rysę zrobiłem? Ty, jechałem dzisiaj rano z Jerzyczykiem. Znany tutaj hodowca psów. Tak. Dobra, dawaj filc. Posiada te różnego rodzaju psy, rasy. Bardzo ostry. W jakiej rasie się pan specjalizuje, panie Marku? Jako hodowca psów. Owczarki niemieckie. Owczarek niemiecki i belgijski. Też. I hoduje psy na obiekty. Jakby ktoś był zainteresowany, tak. Proszę o kontakt. Kontaktować się. Psy. Szkoli. Szkoli psy również. I was wszystkich zadowoli. Dobra, jedziemy. Psy są na mięsie. Jest pan gotowy, panie Marku? Rafał, jesteś gotowy? To jedziemy. Dzisiaj mamy tak gorąco na warsztacie. Zobaczcie sami, ile mamy. 20 stopni. No ale na dworze jest ciepło. Ile jest? 10 stopni jest? Nie, 5, 6 jest. 3 stopnie chyba jest. 3 stopnie tylko? A w środku mamy 20. Teraz bierzemy się tutaj za tą osłonę. Musimy ją tutaj ładnie tak pospałać. I zobaczymy, jak to później tam wszystko wyjdzie. Pokażę wam, jak to będziemy montować. Gdzie łuk, nie? No. Tu gdzieś to musiało być. No musimy się tutaj dobrze zastanowić, gdzie te mocowania tutaj zrobić. No na końcu nie może być. Ileś od końca, nie? Gdzieś taki z 20 cm rozstaw, żeby to mocowanie tutaj weszło, nie? Mówię najwyżej, zróbmy przykładowo tutaj. Ja tylko heftnę na razie na sztukę i założymy w ogóle, zobaczymy, co tu się w ogóle będzie działo, nie? Bo włożyć tak od razu. I? Teraz przymierzyć i wtedy zaznaczyć i przeheftować. Jedno i tu gdzieś od rury. No można. To na pewno. A jedno tu przy końcówce, tu. Bo tam już na łuk nie będzie wchodzić chyba, nie? Mhm. A czemu wy chcecie tam osłonić? Tak to na razie tutaj wygląda. Na razie musimy tam włożyć. Co chcesz zrobić? Włóż, zobaczymy, to będzie pasować. Dobra. No. Dobra, ja przytrzymam. I załóż to normalnie na komin, teraz powiesz. Najpierw tu. No powiesz komin cały. Tu ja trzymam, w razie spoko. Nie wchodzi tam coś. Dobra, to wezmę to tu niżej. Utraw tam. Utraw tu. O, i wstępnie mamy to zamontowane. I tak to tutaj jakoś będzie wyglądało. Może być na środku, to jedno. No nawet może być przy końcu, bo to odchodzi daleko. Ona mogła być dłuższa. No mogła być dłuższa. No widzisz, to tak to jest, jak się robi coś pierwszy raz. To potem na następny raz już człowiek więcej wie, rzeczy wie, nie? Mogło być jakieś ile? No niedużo, 5 cm dłuższa. Bo byś zrobił dłuższą, to byś musiał znowu też u góry ją wyciąć. Ale nie? Czekaj, bo my nie mamy rury schowanej. Ach tam, połączonej nie było połączone. To też się trochę skróci, nie? I tak, wyznaczyliśmy sobie, w których momentach mają być te mocowania. Teraz w ten sposób, tylko że od środka będą przyspawane te mocowania na rurę. No i oczywiście tutaj to trzeba oszlifować, żeby to ładnie wyglądało. Także bierzemy się tutaj, to połapiemy
i zobaczymy, czy to będzie wszystko elegancko wyglądało. Na obecną chwilę tak to wygląda. No nie jest to wszystko w lustrze, tak jakbyśmy chcieli, ale no niestety na dzień dzisiejszy nie dospynujemy takimi narzędziami, żeby uzyskać to, co byśmy sobie chcieli i na razie po prostu będzie to tak zamontowane, jak tutaj widzicie. No a później, jak będziemy mieli już troszeczkę więcej czasu, to no będziemy musieli to ściągnąć jeszcze raz i wtedy dopolerować to, tak? Tak to na razie wygląda. Tutaj od spodu mamy wspawane te mocowania do rury i teraz się zabieramy za montaż. Tak to tutaj na razie wygląda, moi drodzy. No musimy się doposażyć w jakieś coś takie do polerowania. Jak tam ktoś by wiedział, to tam napiszcie mi w komentarzu, co by kupić takiego najlepiej, żeby tutaj to ładnie spolerować. Tutaj wam pokażę teraz od spodu. Tak tutaj mamy zamontowane to mocowanie na tą rurę i tutaj jest po prostu opaską jest skręcone. Tak to wygląda. Docelowo najlepiej by było tutaj zrobić przykładowo otworek i śrubą to porządnie skręcić. Ale no na dzień dzisiejszy tak to na dzień dzisiejszy tak to będzie wyglądało i nic tutaj już nie będziemy kombinować. Rura jest ładnie spolerowana i no i cóż, moi drodzy, na dzień dzisiejszy to by było na tyle, jeśli chodzi o wydech. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę. Ponownie rozebraliśmy widech. Byliśmy w Pile. Kupiliśmy tutaj takie papiery ścierne. No i spróbujemy dzisiaj tutaj to zrobić tak, żeby już więcej do tego tematu nie wracać, bo no zawsze jest tak, że jak się nie zrobi czegoś od razu, to potem już się nigdy tego nie zrobi. Kupiliśmy tutaj pastę. Mamy taki filc na szlifierkę, także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Najgorzej tutaj to wygląda po tym spawaniu. Także my się bierzemy ostro za robotę, a na końcu wam po prostu pokażę, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak to wygląda po wstępnym wypolerowaniu. Pierw jechaliśmy papierem o gradacji 600. Tutaj te miejsca już, no już to o wiele lepiej wygląda. Pierw jechaliśmy 600, później, nie, 600, dobrze mówię, 600, 400, nie, 400, 600 i na końcu jechaliśmy 1500 i powiem wam, że to już bardzo, bardzo ładnie wygląda. Teraz mamy tam taki filc i spróbujemy to jeszcze spolerować z tym filcem, ale widać, że to już się tutaj zaczyna nam ładnie świecić. Troszeczkę żeśmy kupili za mało tych papierów i stwierdzam, że do tej nierdzewki to 400 wszystko ładnie zrobić porządnie, potem 600, 1500 i pasta i naprawdę będzie ładnie. No tylko tak jak mówię, no trzeba na to poświęcić trochę czasu, żeby to ładnie wyglądało. Osuszony samochód, znaleźć pastę. Co tam pisze? Okolicznymi ruchami przy pomocy gąbki po krótkim czasie wypolerować suchą i czystą flanelową szmatką. To na końcu już. I tutaj mamy taki filc. No i spróbujemy tutaj, zobaczymy, co tu nam z tego wyjdzie. Taką pastę kupiliśmy, jakąś Tempo. Trzeba było czymś nanieść, szmatą jakąś. No tylko byle palcem ładnie rozstałem możesz, albo tym filcem możesz nawet rozsmarować. A gdzie jest ten? Czy co? Co tu się kurwa stało? No co się stało? Jest ciepłe i spłynęło ta pasta. Palcem możesz normalnie palcem nie robić. Rozprowadzić i wtedy będziemy zaraz ten filc założymy i będziemy jechać. Zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj też przejechaliśmy tym papierem i potem na końcu przyjedziemy tylko tym na szlifierkę, żeby to się ładnie błyszczało i będzie cacy. Zabieramy się za końcową fazę polerowania wydechu. Czy masz tam? We'll be right back.
Także na bożkę. Na szlifierkę kątową mam tutaj dorobione takie kółko z wcięciami, żeby pas nie ściągał. Normalnie gwint M14, skok dwójka. Także w taki sposób my sobie tu z tym poradziliśmy. I jak to się, Rafał, prezentuje? Od temperatury. To na wieży trzeba przejechać jeszcze raz. Troszeczkę za duże obroty, może za długo przytrzymałem w jednym miejscu i się odbarwiło. Bo tak jest ładne, nie? Tą końcówkę jeszcze poprawimy i bierzemy się za montaż. Osłona wygląda tak. Tutaj od środka chcemy sobie tutaj przewiercić otwory i po prostu od spodu skręcimy to śrubką, żeby to się niby trzyma, ale jak śrubę damy, to będzie całkowicie atom. Nie będzie wszystko elegancko, tak jak być powinno. No myślę, że śrubą to skręcimy, nie? No a jak? Tak to tutaj na razie wygląda. W świetle dziennym, jak wyjadę na dwór, to będzie... To wam pokażę lepiej, jak to będzie wyglądało. Elegancko. Wyjeżdżamy, mamy już prawie wszystko zrobione. No znaczy się prawie. No jeszcze by było parę rzeczy do zrobienia, ale tak to na razie, moi drodzy, się prezentuje. Myślę, że najgorzej nie wyszło, jak na pierwszy raz. Palimy dziada i wyjeżdżamy. Odpali? Całkiem idealnie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale fajnie to wygląda. Także wydech zrobiliśmy, powymienialiśmy węże, pasek od alternatora, zrobiliśmy całą regenerację tura. Jeszcze nam tutaj tylko te stworzenie zostały, ale to tam już ogarniemy. Polerowaliśmy lampy, podmalowaliśmy przedni przód, tutaj ładnie. Teraz musimy jeszcze tylko dopompować luftu. O, jakaś rura się tu wczepiła. Musimy tam dopompować powietrza. I jeszcze co będziemy mieli do zrobienia? No i niebawem, moi drodzy, pokażę wam, jak można w tani, dobry i skuteczny sposób zregenerować sobie podnośnik. Zobaczcie, jakie tutaj są luzy. Tutaj trochę na spożniu. Na tych frezach. Pokażę wam, jak to będziemy rozbierać i jak ta naprawa będzie przeglądała, jak ta naprawa będzie przebiegała. Witajcie, moi drodzy. No, muszę stwierdzić, no i to świadomie, że no, budowa wydechu z nierdzewki to wcale nie jest taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Może to nastręczyć wielu różnych problemów, które się napotyka po drodze. No ale tak jak to się mówi, wszystko wychodzi w praniu i to wszystko wychodzi dopiero po drodze, tak? Jak się dopiero wszystko za to człowiek zabierze. Wiele rzeczy można by było zrobić inaczej. Pierw można by było zrobić to, potem tamto. No teraz mamy już troszeczkę inne, jak to się mówi, doświadczenia w tej dziedzinie, także już bym wiele rzeczy bym zrobił inaczej.
Na pewno bym całą rurę, gdzieś bym podjechał do kogoś na tokarkę i całą rurę bym porządnie spolerował, potem dopiero spawanie, żeby potem nie było trzeba się bujać z tym wszystkim. No i oczywiście mam już zrobione rysunki, także ta końcówka, którą my przespawaliśmy z tej starej rury, jeżeli by ktoś był zainteresowany takim wydechem, no to takie coś po prostu będzie wytoczone. Będzie to ze stali nierdzewnej, żeby to wszystko było tip-top. I widzicie, jak tutaj to już wszystko powoli nabierało kształtów. Nie było łatwo, ale się naprawdę udało. Co się żeśmy namordowali, to nasze. Tutaj już po pierwszych próbach było widać. Wydech zamontowany na ciągniku. O, tutaj o, widzicie, tak mamy to zamontowaną tą opaską, jest ładnie to połączone, nie wydobywają się tam spaliny, nic się z tym nie dzieje. No teraz trzeba po prostu jeździć trochę, popracować, to będziemy widzieć, co się będzie działo z tym kominem, tak? Czy się odbarwi, czy nie? No nie wiem, na razie to jest wszystko tak spolerowane, staraliśmy się to zrobić najlepiej jak umiemy. Tak jak już mówiłem na poprzednim filmie, jeżeli ktoś posiada przykładowo jakąś wiedzę o jakieś dokładniejsze materiały, jakich użyć, to piszcie w komentarzach. Oczywiście jeszcze zrobiliśmy tutaj wymianę przedniego wałka. Widzicie zdjęcie, jak tutaj był wałek wypalony. Rafał ładnie tu wszystko palnikiem wypalił. Wspawaliśmy ładnie nowy wałek. Jest to zrobione porządnie, wszystko tak jak powinno być, zgodnie ze sztuką spawalniczą. Oboje oczywiście posiadamy uprawnienia. Nie ma tutaj lipy, jeśli chodzi o ten temat. Jak robimy, to staramy się robić to porządnie, no tak jak umiemy. Jak ktoś umie to zrobić lepiej, to chętnie zobaczę, jak to wygląda. Także wałeczek ładnie też mamy wspawane, całego tura żeśmy zregenerowali we własnym zakresie, nie trzeba na to wydawać fury pieniędzy. Można to zrobić samemu, tylko no trzeba mieć chęci i czas, tak? I gdzie to zrobić, i naprawdę można dużo rzeczy zrobić samemu. Nie wydawać przy tym góry pieniędzy. O, tu się jeszcze wkradło jakieś zdjęcie z wydechem. Także mówię, te mocowania, tak, to wszystko, trzeba na to poświęcić trochę czasu. To się wszystko tak wydaje, że to jest niby taka prosta sprawa, ale udało się, tak? Udało się, robiłem to pierwszy raz, tak jak już mówiłem. Dużo oglądałem filmów u Zelmy, tak, jak to robił ten wydech. Ten jego Zetor naprawdę pięknie chodzi, miałem przyjemność z nim rozmawiać, serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca. Dostarczył mi wielu cennych uwag. Także no fajnie, że mogłem z nim chwilę porozmawiać i się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeszcze raz Cię serdecznie pozdrawiam. I tak to wyszło w naszym przypadku. Nie było łatwo. Ale się udało. Tutaj już jeszcze jakieś kolejne zdjęcia z wydechem w roli głównej. Ciągnik ma obecnie około 12 tysięcy motogodzin. Jak ktoś ogląda mnie od jakiegoś czasu, to wie, że jest w posiadaniu mojego szwagra Rafała już od ponad roku. Niebawem też zrobię taki odcinek z podsumowania, co przez ten cały rok zrobiliśmy i co jeszcze mamy do zrobienia. Także ten wydech to naprawdę kosztuje wiele pracy, tak jak już mówiłem, wiem, że się powtarzam, ale warto, tak? Warto, bo nie sztuką jest skupić coś i założyć i chwalić się tym, że się ma. No, oczywiście nie obrażając nikogo, jeżeli ktoś sobie kupił, tak? Niech tam mu to służy jak najlepiej, ale my chcieliśmy zrobić sami. Tutaj widzicie zdjęcia, jak mieliśmy już górę rozebraną, dół zrobiony. Osłony pościągane, bo wymienialiśmy jeszcze tam pasek, Rafał wymieniał. I był wymieniany wąż od paliwa i wąż od butli do powietrza. Zostały również odświeżone lakierniczo te mocowania aluminiowe do świateł. Tutaj na tych zdjęciach jeszcze tego nie widać. Ale na późniejszych zdjęciach już to zobaczycie. Także jeleń z tym wydechem prezentuje się bardzo ładnie. Jak każdy ciągnik ma swoje wady. Tutaj widzicie, rozebrałem przód. Mieliśmy tutaj tylko spolerować lampy, ale się okazało jeszcze, że podmarowaliśmy przedniego grilla. Tutaj jest ten pasek, który jest nowy zamontowany.
Na poprzednich materiałach tutaj właśnie Rafał uszczelnił tą pokrywę, którą widzieliście na poprzednim zdjęciu, bo też tam się nam pocił olej. Także no staramy się, żeby to było wszystko sucho, żeby nigdzie z niego nie leciało. O, tu widzicie odświeżony przeze mnie grill, jest podmalowany, te boczne lampy są spolerowane, bo te środkowe są szklane. Psiknąłem nawet też troszeczkę ten klakson, żeby to ładnie wyglądało. No należałoby tą resztę jeszcze też odmalować, ale nie wszystko od razu. Mamy jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia, a tak to wygląda na obecną chwilę. Zdjęcie oddaje to najlepiej, jak to ładnie wygląda. Fajnie, jak się spojrzy na niego, to już to elegancko się prezentuje. Jeszcze do tego ten wydech z nierdzewki i tworzy to naprawdę zgraną całość, ale nie da się ukryć, że potrzeba na to wiele pracy, tak? Trzeba się do tego przyłożyć, żeby to wszystko się udało zrobić tak, jakby się chciało. O, tutaj chyba jakaś końcowa faza polerowania wydechu. Fajne to na bożkę, muszę wam powiedzieć. Trochę by tam można było to jeszcze przemodyfikować, coś inaczej pokombinować, ale to może jeszcze kiedyś coś będziemy robić. Może będę robił jakiś wydech. Wydech dla któregoś z was. Oczywiście na życzenie grawerunek, jeżeli ktoś by chciał z imieniem albo z jakimś logo John Deere'a. Także to jest kwestia tylko dogadania się, tak? Także piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś by był zainteresowany takim wydechem. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to na pewno się dogadamy. Mamy już troszeczkę większe doświadczenie, tak? Można powiedzieć, że uczyłem się tutaj na błędach. Ale jak to się mówi, no nie myli się ten, co nikt nic nie robi. No i tutaj widzicie już w pełnej krasie, jak to wygląda. Pięknie ta osłona też naprawdę robi robotę. Fajnie to jest wszystko przykryte i nic nie widać. Piękną słoneczną pogodę nam się udało akurat wyjechać. Wiecznie, ale ten wydech się prezentuje naprawdę pięknie. Wyszło to wszystko bardzo ładnie. Jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia, ale tak jak już mówiłem, nie wszystko od razu. I na koniec dwa piękne byczki stoją pod wiatą. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!